Drodzy widzowie, dzisiaj Twitch.pl Kadamian, obecność obowiązkowa, 19.00, pierwsze nagrody w trakcie TOTS za Food Champions będą otwierane. Jednak w tym filmie otworzyłem dwa player piki z kartami Team of the Season, które pojawiły się w sklepie, zrobiłem ikonę i próbowałem niszczyć rywali. Zaczynamy, 25 player pików przygotowałem, bo potrzebuję kart na Havertza. No nie będę brał jednak duplikatów, nie chcę mi się w nie bawić. Mam nadzieję, że będzie chociaż jeden walkout, bo muszę wydać jeszcze 550 tysięcy, zbyt wielu kart nie mam. Zinsberger na pewno pomoże. Szobo w piątym piku od lewej. 2, 3, 4, 5. Podobno tutaj ma być Soboslaj według Kuby. 5, 9, 3, 5, 5, 5. No i niestety Kuby już z nami nie ma na czacie. Wspaniały pomysł miałeś. U ciebie bisek z 5x80. Wiecie co? No trzeba pamiętać o tym, że naprawdę te karty mogą dostać ulepszenia i ten bisek może być jeszcze większym potworem. Otworzyłem to sapika ze sklepu, później go sobie otworzymy. Jeszcze nie otwierałem. No jeden walkout, ludzie! Jak ja mam zrobić tego Havertza? Z czego ja mam go zrobić? Jest, Walsh, 85. Mówię, ja tutaj nie nastawiam się na Modricie, nie nastawiam się na inne karty. Ja chciałem chociaż trzy foderki i mamy 8-3. Okej, pierwszy walkout, Parejo. Przepraszam, że się mocniej nie cieszę z takiej karty, ale zachowuję emocje na tocy. 8-3, no dobra, Di Lorenzo, ale mówię, duplikat. Nie wiem, tu miał być Doku, tak czy nie? Tak czy nie? Po playstylu myślałem, że się pojawi, ale te karty toc mają ramkę. No i ostatni pik, okej, czyli na 25 pików dwa walkouty, szczerze, chyba średnio. Okej, mamy 11 totsa i to będzie tak, to jest ten napastnik, okej, nie pamiętam niestety jak się nazywa, ale jest szybki, ma główki i będzie na Havertza, jest to Bayer. Trochę wydamy na Havertza, ale no chciałbym go już dzisiaj przetestować. Ta Rolfo tak, kurde, szkoda, że ona ma Matrix teraz plusem, do niczego się to nie przydaje. Palimy, żegnamy Kessler, zero meczów zagrałem? Myślałem, że chociaż jeden. Dobra, przepalimy Zizu. Nie gram nim od 4 miesięcy. Royce wymienny? Nie sprzedałem go? Zgubił mi się w klubie biedak. Dobra, ile on kosztuje? 140 tysięcy. Zizu, 196 meczów, o matko. Słabo z mojej strony, no ale nara. To jest moment, w którym przepalam ostatni skład na Kaja, Havertza i tym samym no Rolfo usiądzie sobie na ławce, będzie naszą super zmienniczką. Nazwałbym go bohaterem kanału. Finezyjne uderzenia. Prowadzenie piłki przy nodze. Mocne podania. To jest ten pomocnik, razem z Loftusem Cheekiem, no to jest nie do przejścia, tak po prostu nie da się. Mam nadzieję, 91 obrony z jego warunkami fizycznymi. Szkoda, że te strzały tak zaniżone. Wierzę w Arsenal i wierzę, że to karta będzie 94. Dwa zwycięstwa w kolejnych 4 meczach. Aha, czyli nawet nie z rzędu. Na luzie, dzisiaj już kawałek tego upgrade'u będzie miał. Dobra, gramy. Nie wolę mu strzałów dać? Nie, nie są mu potrzebne. Playstyle do finezyjnych uderzeń i tak oznacza, że te strzały będą jakby miał statystyki 100 na 100 i zobaczysz to w pierwszym meczu. Wiem, co robię. Van der Sar, mam nadzieję, że to nie Riptorek, bo Riptorek miał taką nazwę. Byłoby śmiesznie, jakbym trafił teraz na niego. Przemo 82, spoko, to raczej nie Riptorek. Debiut Kaja Havertza, no duża inwestycja od zera, ta karta kosztuje 1 300 000, jak biega? Okej, okay. I teraz Lukaku, zobaczcie, L2, nie idzie, po prostu no nie idzie mu tej piłki zabrać. Lukaku, czy będzie gol? Niemożliwe. Teraz, potężna główka, 2-0. Kilka lat czekałem, bo to w FIFA 18 się jarałem Lukaku na napadzie. W tym trybie mundialowym. To jest wreszcie moment, w którym w fucie czuję jego moc, to jest 3-0. I zaczynamy od rage quitu, pięknie, brawo. Pokolenia Lechi, ej, to ulica w Gdańsku. Okej, znów mija Ham. Alan, no podawałem, jeszcze brakowałoby, by samobuja strzelił. Jak nie masz playstylu tiki-taka, to ci tak szybko nie poda. Mija Ham. A to wszystko po to, no samobój jeszcze, buongiorno. Czy to Werner tam wsadził? Karny! Niech będzie Lukaku, on na to zasługuje. On jest naszym napastnikiem numer jeden, Romelu Lukaku. Skąd on wiedział? Mocna centra i mamy 1-1. Lukaku! ASM delikatnie, za delikatnie będzie jednak Ronaldinho rożny. Campbell! Brawo. Proszę, bez dogrywki, bo... Bo tak, nie mam czasu. Tą piłką wygraliśmy, mamy 5-0. Bastoni, wypożyczony Eder, Zizu, którego dzisiaj przepaliłem i Drogba. Hadzi! Noż obok tego Militao. Lukaku, proszę. Jezus, niech coś wyjdzie w tym meczu, bo tutaj ja nie mogę grać do grywki. Dobra, Kylian na skrzydło, niech sobie pobiega. Wchodzi Weaver i tyle tak naprawdę. Lukaku, teraz albo nigdy. Dziękuję. No nie wierzę, jak ty nie wychodzisz tam? Zajebiście, brawo.
Koniec. Dziękuję. 6-0. No to co, otwórzmy player picka ze sklepu. Gwarantowana karta Team of the Season. Będziemy mieli 12 na liczniku. Nawet uważam, że warto za 600 pointsów. Jak zobaczyłem to po raz pierwszy, to myślałem, że będzie to trochę droższe. Przedsmak nagród za ligę weekendową. Już jutro będziemy otwierać nagrody z czerwonymi pikami. Teraz jednak na niebiesko. Czy będzie Alan? O, Otamendi. Spoko, to jest dobra karta. Chyba najwięcej warty tot, którego trafi... A, 26 tysięcy. Dwa walkouty, jeden toc. Jeden walkout, zero walkoutów. Schiller? Tak, to jest Schiller. I razem z nią jest Endler. Van der Star, jak chyba w każdym meczu. Gundorolfo, Wernera, kto? Kto? Vini. Havertz! Lukaku, pusta bramka, 1-0. No, nie najlepiej to rywal rozwiązał. Dobrze, chodzi to. Luke! Dobra, czasami przesadza z tymi główkami, bo ja w głowie miałem, że on dołoży lewą nogę i finezyjnie przy słupku. No i teraz, Alan, pole karne, boom! Dobra, Ronaldinho. Moment, Felix. Kurde, zaskoczył mnie na początku, ale to się nie liczy. Gol od środka się nie liczy, jest ciągle 2-0. Tu będzie ognisko robione przy fifce. Nie! Jak można za coś takiego dać czerwoną kartkę? Wow, brawo. Dobra, ten Campbell to jest do wywalenia jednak, o, jest dobry, ale on jest źródłem nieszczęścia w tej drużynie. Naprawdę, on tyle fauli, jakieś, nie wiem, kim ja mam grać na ESO teraz? Kai Havertz! No i to jest czerwona kartka też, skoro ja dostaję za byle gówno. Wow, nawet żółtej pewnie nie będzie. No i kolejny faul, ogarnij się! Roberto! Boż, czemu te jego wolne nie mają siły? Nie ruszam się, brawo. Na szczęście 19 do 1 daje takie same nagrody jak 20 do 0. Bisek, to twój moment. Z cieniem od razu kupmy. 389 tysięcy. Skoczność 99, 196 cm wzrostu. Jeśli chodzi o jego style gry, jest dobrze. No może nie ma instynktu, ale ma siłę, ma blok plus, ma kontrolę tempa. Nie przegrywam już żadnego meczu. Dobra, kupimy sobie jeszcze Zachę. Może za Furisha go wrzucimy jakoś. Kupujemy Zachę, 290 tysięcy. Cyk. Chyba, że Lukaku sobie odpocznie w kolejnym meczu, ale te zgrania nie ma. To inaczej, on będzie biegał na skrzydle, a na napadzie Ronaldinho ASM. Stawiamy na pełną zabawę. Cannavaro z Campbellem, Charlton Henry. Bez toców. Okej, okay. Aha. Ronaldinho. No i w poprzednim meczu on też strzelił jako pierwszy. Źle się to skończyło, dlatego bez ekscytacji. A Ronaldinho... Wow. Na pustą, muszę mieć pewność, przepraszam. Pokryj Ronaldinho, proszę, bo ja skończę Francuzem. Gol! Havertz! Ja pierdzielę, jak pojechał. I to będzie piękna asysta Ronaldinho, 5-0. Kolejny gol, oby. Super, 6-0. To jest 7-0. I tak jest, 8-0. 7-2. Rodrigo jest niebezpieczny. Grałem raz na kogoś, kto zrobił sobie taką samą ewolucję i był obłędny. George Best, powrót do drużyny. Ronaldinho i to jest Casillas. Bu, karny. No, sorry, ale ja tu mam setkę, mój piłkarz przyjmuje. Zaha, robisz to. Havertz, jeszcze. Dobrze, dośrodkowanie. George Best. Casillas najlepszy bramkarz w grze, ostatnio też go sobie bardzo cenię. Kilka meczów mi ratował. Ale nie ratuje tego meczu. Jest Garincha! Garincha trafia u przeciwnika jakoś, super! Rona, no nie, nie, Boże! Proszę Best, karny i czerwona kartka mam nadzieję. Tylko żółta. Alan, jesteś naszą ikoną, ja w ciebie wierzę, tak po prostu, ja w ciebie wierzę. Warto było, 1-1. Drogba, tak jest! Loftus, oczywiście, elegancja w jego wykonaniu. Mamy podanie, mamy jeszcze jedno podanie. Alan Sumax! Bo zabrakło jednego takiego czegoś. Jeszcze jednego ruchu do przodu. Za szybko uderzyłem. Tę piłkę musiałem sobie poprawić, wtedy by wpadło. Kurde, Loftus jak na taką zwinność i równowagę jest niesamowicie zwinny. George Best, no i to jest drugi rzut karny. Ponownie Alan są Maximum i 3-1. Havertz chodzi dobrze, bardzo dobrze chodzi. Jest rage quit, widzowie, jest rage quit. Mamy to, 8-2. Jeszcze jeden. Jako wróżba, drugi pick z tocem, ostatni, którego mogę otworzyć. Czy tym razem będzie jakaś karta, która nie jest foderem? Był Otamendi i teraz 13. tocem jest
Robinson, okej. No i ta karta wygląda w miarę ciekawie. Zobaczmy, ile kosztuje. Około 100 tysięcy. No wreszcie. Najlepszy toc trafiony przeze mnie, ale oczywiście w nagrodach poleci jeszcze lepszy. Zawodnik, myślę, że grywalny. 182 cm wzrostu. Kurczę. Rafael FC. Gramy na rywala z Gany. Zacha! Świetne wykończenie 1-0. I mamy zwycięstwo, pięknie. Nie gramy na Mamba Legacy. Tutaj Fenerbahçe. Kulit na środku obrony. No kto czymś takim gra na tym etapie? Jeszcze Szoboszlai, który się nadaje do SBC. Mamy 10-3, tak po prostu. Ronaldinho! Piękna bramka, 1-0. O, Vajran. No i na szczęście to jest mecz, w którym mój bramkarz będzie bronił. Idź z tym hulitem, przyjacielu. Mamy 2-0. I to jest kolejny Rage Quit. Mamy też 4 razy 87 za wygranie 70 meczów. Zobaczmy, co da mi ta paczka. No tu musi być toc. Nie musi. Ale chociaż będziemy mogli ukończyć ikonę i z ikony wpadnie lepszy Ronaldinho do pierwszego składu. Jest Hansen, właściwie do pierwszego składu za Furiosa. Będzie karta za 2 miliony. Proszę nie mrugać, bo to się dzieje bez duplikatów. To Miro Klose. A, Didier Drogba, fajnie, przyda się do mojego składu. O, Riquelme. Mamy Thunderstack, to może być Ronaldinho. I może jakaś ikona Toty. Dobra, nadzieja w tym playstylu. Ostatni akcent na dzisiaj. 2 razy 83 i niestety nie będzie niebiesko, nie będzie 14 toca. Nie interesuje nas Borja Iglesias, a Morata też nie. Przypominam, widzimy się dzisiaj o 19. Mam nadzieję, że będziecie. 7 meczów do końca, 6 zwycięstw i będę spełniony. Powodzenia, trzymajcie się. Cześć!